4 chyba. Do tartaku przywozi się pnie. 20 kubików, choć w papierach jest 15. Produkuje się tarcice, powiedzmy, że 15, choć w papierach napisze się 10. Kupiec X przyjeżdża po 10 kubików desek. Płaci w kasie lub przelewem, choć rzadko. Dostaje dowód wpłaty i fakturę, dostaje dokumenty wydania i zajeżdża z nimi na plac. Tam wydając 10, podpisują, stemplują, wyjeżdża. I może zostawia kopię dokumentu wydania na bramie. Wszystko jest tak, jak X żąda i jak się spodziewa. Zapłacił za 10, dostał 10. Na tym rola X się kończy. Potem ktoś fabrykuje dokument zwrotu 5 kubików tarcicy na plac. Wszystkie podpisy są. Kto je składa? Nie wiem. Niech to wyjaśnią specjalisty. Ści. W ślad za tym dokumentem idą tak, jak powinno być. Zwrot pieniędzy z kasy i korekta do faktury. Te egzemplarze, które są dla X, wędrują do kosza. Są stosowne dokumenty, ktoś odbiera pieniądze za 5 kubików. Tylko, że X nic nie zwrócił. W ogóle, jak widzicie, nikt nic nie zwrócił. I to nie X odbiera pieniądze w kasie. Pieniądze zbiera ten, kto to wymyślił. I ten ktoś opłaca pomocników w lesie, na placu, w kasie, może na traku i na bramie. A stan się zgadza. Według dokumentów ma na placu być 5 kubików i jest 5. Dokumenty też się zgadzają. Kto sprawdzi las? Las rośnie. Jedna rzecz, która się nie zgadza, to dokumenty u X z dokumentami tartaku. Ale X jest daleko, zawsze w innym obwodzie i podlega innej komórce kontrolnej. Kto ma zatem prowadzić kontrolę krzyżową międzypodmiotową? Komu by się chciało? A gdyby nawet, to przecież X zagubiono dowód. Nie dochodzą dlaczego? Może kierowca ich okradł? Nie mam dokumentu, ich wina. Tartak ma wszystkie papiery w porządku. Skończyła? I chwilę trwała cisza. Mister Hisamatsu, dotąd zachwycony w jej słowa, odstawił pusty kubek i zapytał. Dokumenty się zgadzają, mówicie, ale przecież coś znaleźliście. Poprosił, aby jej towarzyszył i poprowadziła do kotłowni. Poprosił, aby jej towarzyszył i poprowadziła do kotłowni. Powtarzam się. Pokazała skoroszyt KWKP z 2004 roku. Zwróciła uwagę na ilość ZZ, na symetrię, na podpisy, stale podobny gryzmą z tym samym długopisem. Pokazała dowody w KW z tym samym gryzmołem. Pokazała ten jedyny przelew, uczyniony po 5 dniach od zwrotu gotówki. Zobaczyła w jego twarzy, że jej wierzy. Że jest tak samopewny jak ona, że fakty go przekonały. Nie wiem, czy wszędzie jest tak samo, Mr. Hisamatsu. Przejrzałam tylko wyrywkowo. Nieważne, Oksano Grigoriewna. Ważne jest to, że wreszcie rozumiemy, jak to działa. Że mamy poszlaki, mocne poszlaki, że wiemy, jak to udowodnić. A jak za to wezmą się śledczy, to jedną lub dwie osoby odpowiedzialne wskażą i wtedy reszta zmowy pęknie, bo nikt nie będzie chciał wziąć wszystkiego na siebie. Ukłonił się Oksanie. I wy to zdemaskowaliście, kontynuował. Przyjmijcie moje podziękowanie w imieniu Kyjaki i ode mnie osobiście też. Wyrażam wam mój najszczerszy podziw. Nie chwalcie mnie tak, bo czuję się winna temu, że nie odkryłam tego wcześniej. Powinnam była. Gdyby nie stracone 3 dni... to nie doszłoby zapewnie do tej niedzielnej nocy i wszyscy byśmy sobie spokojnie pracowali. Wybaczcie, Oksana Grigoriewna, może nie powinienem się tak wyrażać, ale głupio mówicie. Nie można gdybać. Może bez dramatu niedzielnej nocy i jego reperkusji nie mielibyście tego błysku natchnienia. Może grzebalibyście w kajakich beka i nie zajrzeli do segregatora. Może to, a może tamto. Wszystko jest tu ulotne, niesprawdzalne, a więc nieistotne. Namacalne, sprawdzalne i istotne są wasz sukces i nasz krok naprzód. Pozwólcie, że zameldują o tym centrali. Firma musi podjąć decyzję co do dalszego postępowania. Odszedł na górę. Zapewne po to, by pisać kolejny elaborat w hiraganie. Zamykając kotłownię, pomyślała, że Hisamatsu nie wie jeszcze jednej ulotnej, acz sprawdzonej i najbardziej w tym przypadku istotnej rzeczy o śnie. O śnie? O segregatorze KWKP przez szalonym ukośnikiem. Sny to ciekawa rzecz. Zastanawiam się, dlaczego często śnimy o ludziach pewnych, konkretnych. W sumie nawet o kontaktu nie ma, a innych, których mamy na co dzień, często nie śnimy. Albo coś się stanie i ktoś po prostu przebada i nie śnimy o nich. Ja mówię tutaj o takich snach bardzo realistycznych. Zastanawiam się, czy te osoby po nas sięgają myślami gdzieś w głębi swojej podświadomości. Nie wiem. Taka dywagacja. To jest do końca rozdziału 45.
I następny będzie 2046. Teraz to załaduję. I na kolejny rozdział trzeba będzie poczekać. Ciekawa to opowieść.